Szanowni Państwo, drodzy rodacy, za chwilę obejrzycie trzeci odcinek programu Lotek i Rutek prezentują. Jest to ważny odcinek poświąteczny. Polska jest z niego dumna, ale są też powody do niepokoju. Podczas emisji odcinka drugiego doszło do kilku niepotrzebnych incydentów. Nagrywania, kopiowania i udostępniania w tak zwanej sieci. Mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek przeciwstawienia się takim zachowaniom. Jest to nihilizm moralny. Wzywam wszystkich fanów naszego programu, którzy nas wspierają, żeby wzięli udział w obronie naszych materiałów. Brońmy humoru, brońmy żartu, brońmy komedii. Bo kto kopiuje, ten jest chujem. Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór. Witamy w trzecim specjalnym odcinku. Lotek i Rutek prezentują. A dlaczego specjalnym? Bo świątecznym. I nie tylko, ponieważ jest jeszcze drugi powód. Współtwórczynią tego odcinka jest Wiolka Walaszczyk! Napisaliśmy dla was mnóstwo skeczów. Ze 20 chyba, nie? No ponad 20. Ponad 20. Będziemy my, będzie Wiolka i... No i właśnie. To co? Nie przedłużajmy. Zapraszamy. Cześć, witam was serdecznie, moi drodzy fanowie, na moim vlogu. Jak co roku, muszę to, mam nadzieję, że mnie słychać, jak co roku w Wigilię zaśpiewam dla was piosenkę świąteczną, balladę, kolędę. Jak zwał, tak zwał. I może tą piosenką usłyszy nas Jezusek i się narodzi. Włączcie świeczki i dołączcie się do mnie. Lula, że Jezu niu. Lula, lula, że lula. A ty go ma tu lu. W płaszczu utulaj, lulaj, że Jezu niu. Lulaj, 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 że lulaj. A ty go dziadu niu. W płaszczu Gdzie święta w tym roku? W piździe! Mieszkanie na przedmieściu. Ale u Marka to wczoraj było fajnie. No świetnie było, naprawdę. Zwyczajne małżeństwo. Tylko tą koszulę brzydką założę. Ten jego brat jest też beznadziejny. Aż pewnego wieczoru. Jedzenie obrzydliwe przede wszystkim. Rozpoczyna się koszmar. On tam jest! Co robimy? Tylko nie otwieraj! Twórcy Mrocznej Krypty zapraszają. Okno! Zamknij okno w kuchni!
na najbardziej przerażający film tych świąt. Lepiej zacznijcie się bać. Ostatnia kolęda. Tu do was trafić! Już w kinach. Przepraszam, w kinach. Co ty tu robisz? Jak to co ja robię? Zlecenie mam tu normalnie. Ja mam tutaj zlecenie. Stary... Jezus Maria, znowu coś na centrali popieprzyli. Ja muszę to zrobić, no 2,5 piechotą nie chodzą, no. Nie, nie, stary. Ja muszę to zrobić. Nie mówiłem ci, ale mam raka. Mi dziecko umarło. Co ty pieprzy? Przecież ty dziecka nie masz. A ty nie masz raka. No, dzień dobry. Dzień dobry. Ale jak to dwóch? Nie no, panowie, dzieci już czekają, ja mogę tylko jednego. Proszę pani, ja mogę to zrobić w promocji za 200. Ja za 100 to mogę zrobić i jeszcze zaśpiewam. Proszę pani, ja to zrobię za 50 i jeszcze dziecku w gratisie dorzucę pluszaka. Świetnie, dobra, to już. Wie pani co? Ja to za darmo zrobię. Dla dzieciaków. No nie, no to bez sensu. Do widzenia. To zapraszam pana serdecznie. Daj pani 400 teraz, albo nie będzie żadnego Mikołaja. Słyszę, że dziecko już płacze. Wchodzi pan. Ho, ho, ho! O, przepraszam, jedno pytanko. Czy popiera pan pandemię? Oczywiście, jestem za wszystkimi nowościami. No! O nie! Jestem w niechcianej ciąży w Polsce. Przecież tutaj nic z tym nie możemy zrobić. I co teraz? Ahoj! Problemy na święta? My je wyskrobiemy! Czeska klinika skrabanika! Cena 24H, pop-up znika. Namów koleżankę, 50% na skrubankę. Zbieraj pieczątki, piąta skrubanka gratis. To się opłaca. Święta uratowane. Skrabanika! No! Tato mieszka? Już mówię, proszę księdza. 10. O! Adwokat i fryzjerka. A ma swój salon? Ma. Pukamy. Może diamenty będą. Co tam? Pochwalony, my z kolędą. Nie, proszę księdza, no niestety my na kwarantannie, no COVID. Oj, to nie będziemy wam głowy zawracać, dla was teraz spokój i odpoczynek najważniejszy, więc tylko kopertę byśmy poprosili. Aha, dobrze, sekundę. Jacek, daj portfel. Pochwalony, jeszcze raz zdrowia dla wszystkich. Ile? Tylko 3 dychy. Widzisz, Klemens, Pan Bóg ich chorobą pokarał za to skąpstwo. Za mną. Przepraszam, jedno pytanko. Co by chciała pani dostać od Mikołaja? Ojej, nie wiem teraz tak na szybko. No to może lampkę taką do roweru na dynamo, bo ja często wieczorami jeżdżę. Baterie też drogie, to żeby to tak działało jakoś fajnie. Albo nie, albo może jednak... kubek termiczny. To by kawka była ciepła, albo herbatka, jak kto woli już tam, to ja nie wiem. Albo wie pan, nie, jednak nie kubek. Albo jednak, żeby syn z Afganistanu wrócił. To ja bym tego chciała. Dziękuję. Albo wie pan co? Jednak nie. Jednak ten kubek termiczny. Dziękuję. Dziękuję. Witam w programie Sensacje. Tłumienie protestów publicznych. Brutalność policji. Jak ją ukryć? Sprawa wydaje się z pozoru prosta, ale w istocie taka nie jest.
Skalę problemu najlepiej zobrazuje rozmowa, jaka odbyła się w 2020 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pomiędzy ówczesnym ministrem MSW a ówczesnym szefem polskiego kontrwywiadu. Rozmowa odbyła się w najgorętszym momencie protestów tak zwanych kobiet. Stary, co robimy z tymi protestami, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie. Zakazaliśmy zgromadzeń, mają w dupie. Pandemię mają w dupie. To naród trzeba za mordę trzymać, no. To może godzina policyjna? Nie, to się źle kojarzy. Stan wojenny? Na czym wyjedziemy na ulicę, jak nam czołgi złomiarze zajebali? Może jak na Majdanie ich ze snajperki spacyfikować? No, marzenie ściętej głowy. Albo ich w pizdu wszystkich rozstrzelać. Dobra, ale serio. No wszystkich nie aresztujemy. Mam. Robimy tak. Okrążamy ich kordonem policji, tak żeby nikt się nie wymknął. Do środka wpuszczamy naszych tajniaków po cywilnemu, żeby wyglądali na narodowców. A oni ich pałują, gazują i wyciągają z tłumu. No ja, tak nie można. Można. Nie, star, to nie przejdzie. Przejdzie. Po raz kolejny kreatywność i przekraczanie granic okazały się strzałem w dziesiątkę. Do zobaczenia. Przepraszam bardzo, jakie pomysły na prezenty w tym roku? A w tym roku? W tym roku zbieramy z rodzeństwem na respirator dla rodziców. To jest dobre, widział pan? Kto tam? Pochwalony, my z kolędą. Wypierdalać! Nie chcę was tutaj, pedofile i zboczeńcy! Pani kochana, niech pani się uspokoi, my przychodzimy tylko z błogosławieństwem i z dobrym słowem. Mam was dosyć, rozumiecie? Dosyć, zakłamane szuje! Kochana pani, otworzy pani, porozmawiajmy jak katolik z katolikiem. A porozmawiać? Okej, okay, możemy, ale tylko przez próg z wami gnoję. Andruś! Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Będziesz, kurwo, Kościół obrażała! Au! Ała! Ała! Będziesz, kurwo, oszczerstwem Kościół rzucać, kurwo! Pokój temu domowi. Bardzo mili ludzie. Przepraszam bardzo, za co pani kocha święta? Za nic. Święta spłonął mój dom i powiesił się mój narzeczony. Ale, przepraszam, naprawdę nic się nie znajdzie? No może za prezenty. Dziękuję. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie ministrze. Słyszałem, że tam u was w ministerstwie to teraz niezły burdel. No, nie lepszy niż u was. A też słyszałem, że pana żona będzie dzisiaj śpiewać. Tak, ale to dopiero po północy. A gdzie w ogóle małżonka? Bardzo chętnie bym poznał. No, jeszcze w szatnie. O! Zdróweczko. Zdrówko. Polecam szynkę i tu w ogóle kamery nie łapią i można śmiało brać. Wiem, mam już pełną kieszeń. Widzimy się. Widzimy się. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Płaszczyk poproszę. Oczywiście. Ojej, ale tu jest coś jeszcze. A nie, nie. Żona jeszcze zostaje. Ja tylko fajeczki. Rozumiem. Chyba nikt już pani dzisiaj nie odbierze. Powiem panu, że przywykłam. Z Mariuszem to tak zawsze.
On jak wypije, to o całym Bożym świecie zapomina. A to zaśpiewa pani jeszcze raz. Na pewno? Bardzo chętnie posłucham. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest na bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra. Co jest według pana najważniejsze w święta? Oj, najważniejsze w święta? Jest mnóstwo rzeczy, ale myślę, że najważniejsza jest miłość. Że miłość, żeby otwierać swoje serce na drugiego człowieka, żeby dawać ludziom uśmiech, nawet przytulić obcą osobę. Mogę pana przytulić? Miłość, proszę pana. Miłość jest najważniejsza. Szczególnie, że ja wczoraj dostałem pozytywny wynik na COVID i nie wiadomo, ile czasu mi jeszcze zostało, wie pan. To może być bardzo różnie. Także naprawdę najważniejsza jest miłość. Widziałeś to? Kurwa, jeszcze mi portfel zajebał. Widziałeś to, stary? Normalnie mi No nie bój się, chodź tu. Nie bój się, chodź tu. Widzę nowe twarze w naszej parafii. Długo panowie są małżeństwem? No, odkąd można, więc... Tak, od 7 lat. 7. Pięknie. A ojciec... Matka, przepraszam. A matka długo już jest księdzem? Też. Odkąd można, to już 6. rok posługi. Mają może panowie już dzieci? Nie, jeszcze nie, ale zbieramy pieniążki. Tak, bo chcielibyśmy zdrowe. Każdy by chciał. A matka ma dzieci? Tak, mam. 2 córeczki. Łobuziary straszne. No. No dobrze, no to może nie będziemy przedłużać, bo jeszcze kilka mieszkań trzeba obejść. Tak, oczywiście, oczywiście. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pedały. Zawsze mało dają. Ale baba, ksiądz? To już jest chore. Przepraszam państwa bardzo, gdzie spędzacie święta w tym roku? No, wydaje mi się, że jak zawsze u moich rodziców. Co? U tych pisowców? Kurwa. Kto tam? Bezdomny. Na Wigilię. Zapraszamy. Zapraszamy w nasze skromne progi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To co? Za miły wieczór. Za rodzinną atmosferę. I w ogóle nie jebie naftą. Na zdrowie. Na zdrowie. A jebał to pies. Bardzo proszę. To może ja tutaj ogóreczka. A hrabia na to? Niemożliwe! I ja wtedy na tę kurwę narszczałem. Miałam bardzo podobną sytuację. Pamiętam. A? Podziękował? Pardonsik, czy u was się leje generalnie do zlewu, czy raczej... Nie, mamy toaletę w domu, bardzo proszę. A? Tak, tam po prawej stronie. Sprawdzę, czy rower stoi jeszcze. Bardzo proszę. Szczać zachciało. Dobrze, idzie. Bardzo dobrze, kotku. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Do szowy,
Będę się zbierał. Och nie, no tak szybko. Może jeszcze kawałek ciasta? Nie, sprzątnę i tak już nadużyłem. Może chociaż pana odprowadzimy. Nie, nie, nie. Drogę znam. Thank you i co złego, to ja. Oczywiście, że nie. Bardzo dziękujemy. Jesteście, kurwa, super parą. Dobrze poszło. Bardzo dobrze, kochanie. Kurwa, jedną gwiazdkę nam dał. No to chuj złamany. Jedna gwiazdka, śmierdzielu jebany! Pierdol się, bruda się, wracaj do kartonów! Czerwone wino! Do ryby! Dzień dobry. Dzień dobry, mam takie pytanko. Jakie tradycje bożonarodzeniowe najbardziej pan lubi? Przepraszam, muszę to odebrać. Halo? Straż pożarna online, słucham. Dzień dobry. Chciałam wezwać straż pożarną. Mieszkanie mi się pali. Przede wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku od całej straży pożarnej. Ale co pan mówi? Dom mi się pali. Już cała ściana się zajęła. Nazywam się... Proszę się nie przedstawiać. Rodo, czy akceptuje pani, że pani dane będą przetwarzane przez państwową straż pożarną? Człowieku, dom mi się pali! Oraz jednostki pomocnicze. Czy akceptuje pani, Rodo? Tak. Akceptuję, przyjeżdżajcie. Ulica Ciołkowskiego 12/4. PESEL. Co? Proszę podać PESEL. 92111120334. Chwileczkę, wpisuję do systemu. Błagam, szybko, proszę pana. Oj, ale ja tutaj widzę, że pani jest na kwarantannie. No i co z tego? Wobec tego przełączam panią na gaszenie online. Daszbur, młodszy ogniomistrz krajewski. Zadam pani kilka pytań, żeby się zorientować w sytuacji. Nie no, kurwa, to są jakieś jaja! W jakiej sytuacji? Mieszkanie mi się pali! Ulica Ciołkowskiego 12/4, przyjeżdżajcie! W jakiej odległości od ognia się pani znajduje? Jaka jest kubatura pomieszczenia? Jakiej wysokości jest płomień? Nie wiem, no nie wiem, około 2-2,5 metra, kurwa, do sufitu! No to trochę późno pani dzwoni. Czy ma pani dostęp do maila i drukarkę? Na chuj mi drukarka, człowieku! Wyślę pani kilka wariantów gaszenia, no bo tak zdalnie to nam chyba za dużo czasu zajmie. Popierdoliło cię! Wysyłajcie ten jebany wóz! Ale proszę się odzywać! W piździe to mam, jak się odzywam, rozumiesz? My też musimy się szanować. Przepraszam, sekundkę. Kto się przebiera u państwa w domu za Mikołaja? Pani nikt, bo ja mam na imię Mikołaj. Bez sensu. Tak się cieszę, że w końcu poznam twojego tata. No ja też, tylko wiesz, no mój tata nie jest łatwym człowiekiem. No. Nikt nie ma łatwych rodziców. Sam widziałeś moich. No ale wiesz, ale mój papa jest taki samotnikiem i naprawdę ciężko się z nim rozmawia. No. Proszę cię, a z moimi się łatwo rozmawia. Widziałeś, jak moja mama trajkocze, jak najęta, non-stop, nie da się jej zatrzymać. A tata? A tata jak napije się wódki, to gada jak najęty. A twój tata pije wódkę? Niby nie, wiesz, ale ma też swoje akcje, wiesz, i on strasznie zdziczał po śmierci matki. Misiuniu, proszę cię, to jest twój tata, na pewno jest cudownym człowiekiem. Pokocham to go tak, jak ciebie kocham, rozumiesz? No chodź, bo już nie mogę się doczekać. Dobrze, chodźmy. Tato, jesteśmy! Ładnie tutaj. Tato! Dzień dobry! Tato, już daj spokój. Marzena, też go nie prowokuj, rozluźnij mięśnie. Dobrze! Także po roku przerwy wróciłam na uniwersytet. Dużo dobrych emocji. Musiałam wybrać nowe fakultety. Tata, spokojnie, spokojnie. Także
Trzeci rok dziennikarstwa aktualnie. No ale podoba ci się chyba, nie? Bardzo, bardzo mi się podoba. Halo? Nie mogę teraz. Spotkanie mam rodzinne. Pa. Za co kocha pan święta? No, przede wszystkim chyba za atmosferę, za... Lotek, to jest Lotek! Lotek, weź mnie zrostuj! Pierdol się. Dzięki! To był Lotek! Super. Kto tam? My z Szopką. Proszę. Kurtki tu połóżcie. Rzućcie je tutaj. Proszę. Mama, mama. Mój miły. Jak mam pytać innych kobiet? Serce me odkryją w tobie. I choć wiedzą, nie powiedzą, nie odnajdę cię mnie. Shake that thing, Miss Annabella, shake that thing, Miss yo sexy lady, shan par with that, we're not par with that, we're not... Ale ja nie jestem kaczką, ja jestem wielbłąd! Bo to był wielbłąd, a nie kaczka! Czy to pana karta? Nie. Poszli stąd. Zjebałeś. Bo on żadnej karty nie wybrał. Przepraszam. Nie ma za co. Dziękuję. To może na dobry początek powie nam pan, gdzie się znajdujemy. Dzień dobry. Znajdujemy się na terenie Szpitala Narodowego. Sala, jak pani widzi, na 40 łóżek, które tu są z respiratorami, gotowe do obsługi pacjentów. Przepraszam, proszę pana, ale za panem nic nie ma. Proszę pani, szczerze, ja już jestem zmęczony tym jątrzeniem i ciągłym szukaniem dziury w całym. Naprawdę, jest ciężki czas, jest pandemia i w tym momencie zamiast jątrzyć, my Polacy powinniśmy się zjednoczyć i być solidarni w obliczu choroby. Dobrze, no to może powie nam pan, jakie wymagania muszą spełniać pacjenci, żeby dostać się na Szpital Narodowy? Oczywiście. Mężczyźni kategoria A, kobiety również kategoria A. Wszelkie badania, morfologia, EKG, EEG, dalej. Cytologia oczywiście też, mężczyźni i kobiety. Na 5000 metrów czas poniżej 20 minut. Bezwonne stopy, czyste paznokcie, nieposzlakowana opinia w parafii, żadnych tatuaży. I właśnie o to chodzi. I żadnych podśmiechujek, żadnych podśpiewujek. To jest poważna instytucja. Oczywiście. Okej, czy możemy zobaczyć respirator? Oczywiście. Zenek! Pokaż pani respirator. Okej, dobrze, to w takim razie mimo wszystko chciałabym zobaczyć też tą słynną salę na 7000 łóżek z pełnym wyposażeniem. Możemy? Oczywiście, zapraszam. Zenek! Także, jak pani mówiłem, dokładnie tutaj za tymi drzwiami znajduje się sala, 7000 łóżek z pacjentami, pełnym wyposażeniem, respiratory, etc., etc. oraz pełnym wyposażeniem osobowym, lekarze, pielęgniarki, etc., etc. To może zapraszam. Zenek! Teraz! O, jak pani widzi, mamy łóżka, aktualnie jest 7000 pacjentów, lekarzy, dzielnie walczących o ich zdrowie i życie. No jak mam pani Jadwigo? Lepiej? A, lepiej. To się cieszę. Przepraszam, ale tutaj nic nie widzę. No i widzi pani właśnie, Trzaskowski spada nam
Takie psikusy. No i co teraz? To może ja resztę dosiednę. A zobaczmy, jak w centrach handlowych radzą sobie Mikołajowie. Bardzo proszę. No właśnie. Kutas. Oj, przepraszam. O, teraz będzie dobrze. Teraz. Trafiłam. No jak to wygląda, panie Mikołaju? No wiadomo, to nie jest jakoś taka przepraszam. Nie jest jakaś, z czego to robię, rozumiesz? Nie wiem, kurwa, jakaś to jest, nie wiem, sierść jakichś zwierzaków, kurwa, nie są uczulony, mam kurwa wysypka, więc tego wyskakuję cały czas, oddychać, kurwa, nie mogę, zatoki zapchane. Co roku, kurwa, mam tę samą sytuację jakby, nie? To są niby 2 tygodnie w roku i tyle się pracuje i stawka jest 3,50 za godzinę, rozumie pani? 3,50 za godzinę! 2 pachorów na mnie narzygało dzisiaj, 2 narzygało, a swoje jestem od 5 lat Mikołajem i nasrane na mnie miało już 5 typów, rozumiecie? I jeden był dorosły, 4 gówniarzy, jeden dorosły typ, nasrali na mnie, rozumie pani? I w ogóle nikt nie zwraca uwagi na Mikołaja! Każdy ma wyjebane wyznanie Mikołaja! Dosyć, niech pani rząd idzie już! Nie będzie żadnych pierdolnych prezentów! Dobra, jebać tego idź typa. Stąd, kurwa. Jebać tego typa. Jebać. Zamknij rejku. Zdobyś tego. Ryjapa. Chodź no. Normalna praca. Chodź. Normalna praca. Chodź. Chodź, nie słuchaj już tego typa. Normalna praca. No japa. No cześć, kochanie. Cześć. Zaraz się zleję. Co tak późno? Jak późno? Normalnie. Znowu wziąłeś nadgodziny. Nie, tam z dziewczynami poszłam na drinka po pracy. I był z wami ten twój szmata asystent? Jutuś, jak to jest taki zazdrosny, co? Nie no, bo potem jest tak, że ty się z nim spotykasz. Daj mi podpaskę. Ale szybko, no. Tam, zobacz, tam w torebce masz prezent. Stringi ci kupiłam. Raczej prezent dla ciebie, nie dla mnie. A co tak ładnie pachnie? A, wiesz co, dzisiaj specjalnie spsikałem się. A nie, chodzi mi o jedzenie. A, lasagne zrobiłem. Z mięsem czy ze szpinakiem? No, ze szpinakiem. Aż trudno. A co tak stoisz i patrzysz? Fiutuć. A mówili, że te protesty kobiet nic nie dadzą. Przepraszam, takie pytanko. Choinka sztuczna czy prawdziwa na święta? Choinka. Dziękuję. Witam panią na pierwszej lekcji. I z góry gratuluję. Flet to doskonały wybór. Proszę teraz powtarzać dokładnie to, co ja robię, dobrze? Dobrze. I teraz sama. Dobrze. Głębiej nawet troszeczkę. Spokojnie. Bardzo dobrze. Oj, spokojnie, na początku można się tak sztuzić, to jest normalne, potem trzeba przewalczyć to. Początki są bardzo ciężkie. Nie wiem. Jakoś mi chyba nie wychodzi z tym fletem. Jakoś nie czuję chyba tego instrumentu. To chciała pani zmienić instrument? No właśnie nie wiem. Może gitara? O nie, na gitarę to jest zdecydowanie za wcześnie. Ale wie pani co? Może spróbujemy z ukulele. O, dobrze. To poproszę. Skarbie, a jak idą ci lekcje muzyki? A dziękuję, że pytasz. Bardzo dobrze. No, mam wrażenie, że jakoś już to wszystko brzmi. O, no to wspaniale. A może uraczyłabyś nas małym koncertem na ukulele? Naprawdę chcesz? Mhm. Z wielką przyjemnością. Właśnie nauczyłam się bardzo trudnego numeru. Thank you.
być normalne. Jeszcze będzie kapustka. Zapraszam, nakładajcie sobie. Aha. No to z kapustą będzie 13 potraw, bo już jest 12. Niemożliwe, jest 12, liczyłam. No teraz jest 12, a z kapustą będzie 13, mówię. Dobra, to będzie 13. Ale jak 13? Na Wigilię 13 potraw? Rok ma 12 miesięcy, było 12 apostołów, tak? No chyba musimy się trzymać tradycji. 15 minus 3 to jest 12, kurwa. Rozumiesz to, debilko? Do mojej żony, debilko? Mnie coś podrzucił, kurwa. Dobra, kurwa. Uspokójmy się. Spokojnie, panowie. Jest Wigilia i będzie kapustka. Siadamy na spokojnie. Dobrze. Rzeczywiście trochę nas poniosło. Sorry. Wyluzujmy. To może podzielimy się opłatkiem. Przynieś opłatek. A skąd ja ci go wezmę? Kurwa mać. Jedną rzecz miałeś załatwić. Opłatek! Zrobiłam 12 potraw! 13, kurwa! Zamknij mordę, Cfelu! Cfelu, kurwa! Tak, jest Cfelu! Odciągałeś, kurwa, tylko ja nie odciągałem! Spokój! Jednak jest Wigilia. Nikt nie jest Cfelem. Ja nie jestem Cfelem. Ja też nie jestem Cfelem. Dokładnie. Bartek nie jest Cfelem, Marysia nie jest Cfelem i ja nie jestem Cfelem. Ja podam kapustkę. Bardzo proszę. Szwagierku. Kapustka! Nie wiem, mnie to nie śmieszy. O, proszę. Rutek, ale to trzeba było mówić, jak pisaliśmy sketch, a nie, kurde, jak nagrywamy teraz. No tak, nie bawić. No tak, jak pisaliśmy, może to było śmieszne, teraz nagrywamy, jest kurwa nieśmieszne, no co ci zrobię? No będę udawał, że jest śmieszne, bo po prostu jest nieśmieszne. Ale tak, mnie to mega wkurwia, wiesz, bo to, co teraz to robisz, to jest uwłaczanie kobietom, bo w większości ja wymyśliłam. Ja uwłaczam kobietom, ja uwłaczam kobietom, kurwa, ja uwłaczam kobietom, sam to kurde, rozumiesz, to ja uwłaczam, stop, cisza! Koniec ty! Akcja. Zobacz, jak ja mam kutanga. Akcja. Kochani, i to już koniec. Koniec trzeciego odcinka. Może nie wszystko się udało, ale no tak już jest, nie? A zatem pozdrawiamy raz gorąco. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Cześć! Cześć! Dobra. Mamy to. Czekaj, czy ty powiedziałeś na wizji, że nie wszystko się kurwa udało? No, nie każdemu się będzie podobał każdy sketch, nie? A to nie o to chodzi, kurwa, nikt się normalnie nie przyznaje do tego, że coś nie wyszło. Ma być, kurwa, mistrzostwo świata do końca. Do końca ma być, że jesteśmy zajebiści. Ale to ma być szczere, a nie taka telewizyjna babka jakaś, wiesz, że... Nie o to chodzi, mówisz ludziom, kurwa, że nie do końca, że coś, dajmy im półprodukt jakiś, ja pierdolę. No żeby ktoś się nie czuł źle, czy nie rozumie żartu, wiesz, to nie musi od razu ha-ha-ha robić, ale to o nas chodzi. My mamy wystąpić jako mistrzowie świata, się kończy jako mistrzowie świata. Ty mówisz, no kurwa, może wszystko się udało. To jest taka w chuj amatorszczyzna, no tak mogą robić jakieś kurwa kabarety podrzędne, a nie my, stary, a nie my. A ja wolę właśnie, żeby czasem było taki powiem szczerości. Potem masz kurwa komentarze, tak? A to chujowe, tamto chujowe. Jak mówisz, że wszystko było zajebiście, że świat, jak oni piszą, że chujowe, to wtedy masz kurwa, to nie. No. Kurwa, co odcinek? Co jeban odcinek? Lotek, kurwa, bo z tobą się nie da pracować, ja pierdolę.
Za każdym razem wychodzi to samo, jebana amatorka, kurwa. Za każdym razem. Nie wiem, ile można do ciebie, jak kurwa grochem o ścianę, jak grochem o ścianę. Pierdolę to.